Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Obróbka mechaniczna ma na celu nadanie nowych cech produktowi zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów twardości, gładkości. Efekt obróbki mechanicznej zależy od rodzaju siły oraz właściwości materiału, składu chemicznego, zdolności pęcznienia, właściwości mechanicznych. Jednorodności, wielkości i kształtu, warunków termodynamicznych, kinetycznych i innych. Maszyny walcowe służące do rozdrabniania ziarna i nasion. Maszyny walcowe ze względu na konstrukcję dzielimy na gniotowniki, śrutowniki, płatkownice, mlewniki służące do rozdrabniania ziarna i nasion. Głównym elementem budowy maszyn walcowych są żeliwne walce zestawione w pary i ułożone w jednej płaszczyźnie, osadzone na osiach, półosiach lub czopach. Walce są gładkie lub rowkowane i obracają się ze stałą lub różną prędkością obrotową. Urządzenia rozdrabniające szarpiące służą do rozdrabniania materiałów o budowie tkankowej i polegają na częściowym zniszczeniu struktury komórkowej surowców. Młynki tarczowe, tak zwane dysmembratory, służą do rozdrabniania warzyw i owoców. Szarpaki jedno- i dwuwalcowe, wyposażone w elementy szarpiące, noże, stalowe płytki, metalowe kołki, służą do rozdrabniania mięsa, warzyw i owoców, np. do owoców ziarnkowych przeznaczonych do tłoczenia, do wyciskania moszczu. Tarki w postaci bębna z osadzonymi piłkami między przekładkami służą do rozdrabniania warzyw i owoców, głównie ziemniaków w krochmalnictwie. Przecieraczki to urządzenia przeznaczone do rozdrabniania surowców z dużą ilością wody. Działają na zasadzie przeciskania materiału przez sita, siatki pod wpływem siły odśrodkowej lub obracających się łap, rolek, listew, szczotek czy ślimaków. Służą do przecierania uprzednio rozdrobnionej masy owocowej lub warzywnej, np. do produkcji marmolat, koncentratów pomidorowych i tym podobne. Maszyny łamiące, łamacze, służą do rozdrabniania materiałów o dużych rozmiarach, twardych, suchych, kruchych, a także wilgotnych i elastycznych, np. mrożonego mięsa, twardych serów, kości i tym podobne. Surowiec wprowadzany do urządzenia opiera się o płaskowniki i jest kruszony przez obracające się elementy robocze. Służą do tego celu łamacze szczękowe, stożkowe i walcowe. Wśród urządzeń do rozdzielania płynów metodą filtracji można wyróżnić tzw. prasę filtracyjną. Prasa filtracyjna składa się z kilkunastu pionowych ram i płyt zestawionych przemiennie z naciągniętą tkaniną filtracyjną. Filtrowana zawiesina przechodzi przez przegrodę filtracyjną, spływa w dół i jest odprowadzana przez kanał odlotowy. Zatrzymany osad odkłada się na przegrodzie filtracyjnej. Filtr jest rozbierany w celu późniejszego usunięcia osadu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.